Build up a thousand miles. I'll never let it go. This is my kingdom in the sky. This is my kingdom in the sky. Cause you're so low. Cause you're so low. Hej, 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 witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina 2, ze mną jest Eru. No jestem i jestem gotowy już do nagrywania. Nie, że jesteś gotowy, nareszcie. Póki Rada nie podejmie decyzji, bramy są zamknięte. Dobrze, nie krzycz, bramy zamknięte. Mamy za nim iść, no tak. Jesteśmy w nowej lokacji i nie byliśmy jeszcze nigdzie poszperać. Zobaczymy, co się tu... Co tam stoi, weź w lewo. W lewo? U góry. Co tu wisi? Kociołek? Jakby ten, studnie tu mieli, wiesz? Aha. Tak to wygląda. Jakiś plakat. Co to? Z wolnością naszą i waszą. Aha. Za wolność, nie z wolnością. Dwan. Wodgern Gwenblade. Wlezowy wuj do środka. Wiedźminie. Kumby czy coś? To mi przypomina trochę z ten Skyrim, jak wchodziłem do tych, do krasnoludów. Tak? Ruin krasnoludzkich, no. Okej, okay. Domniałam, że tu mam iść. Chodźmy. Chodźmy, pójdźmy. Ale te chyba drzwi trochę takie ten... Karczma! Jakie? Nie wiem. No świeciły się, tak była radioaktywna. Będę się śmiała, ci prześwieci trochę tego i trochę tego okna. No. W czasie. Mam nadzieję, że nie, bo coś miga strasznie to. Wziął czosnek. Gdzie? Cofnij się. Tutaj, na murze. Razem z kiełbasą. Jaka kiełbacha? To są grzyby, nie czosnek. To jest czosnek u góry. A u góry, a ja mówię tu. Grzyby rosną, no też, rosną, wiszą. Suszą się. Wiecie co, ja sobie zrobię ten krótkie cięcie, ja zobaczę, jak to nagranie wygląda, bo naprawdę skacze mi ten znacznik i boję się o niego, także szybki ze dwóch. Dobra, wszystko działa, ogólnie skacze obraz, ale to nie szkodzi, gdzie on po lasku. A czemu masz dwa znaczniki na mapie? Nie wiem. No bo masz, idź do z Kalenem, potem udaj się na obrady i podejrzewam, że to jest od razu ten drugi znacznik. Ten też ma ten krótkie nóżki. To tu? Open the door. I to będzie mój pokój? Oto twoja wiedźmińska komnata. O. Ponoć sam Seldkirk z Gulety spał w tym łóżku przed bitwą. Mm. Szczęścia mu nie przyniosło, ale przynajmniej wyspał się przed śmiercią. Wyspał się przed śmiercią. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Dzięki, Skolem. Możemy z nim porozmawiać? Geralt, prawda? Stryj mi o tobie opowiadał. Nieźle poradziłeś sobie z upiorami i uratowałeś Saskię. Stryj? Cecil. Pomagam mu przy zarządzaniu Vergen. Jestem Skalen Burdon. Witaj. O, w kości można z nim grać. I sprawdzić na rękę też możesz. Cecil się tobą opiekuje? Od śmierci moich rodziców. To jest masakra. Przygarnął sierotę, żreć daje, uczy mnie fachu i życia. Jak zginęli? To był jeden z pogromów króla Demavenda. Ja musiałam się wczuć, żeby tamtych czterech pokonać. Co będziesz robił, gdy dojdzie do bitwy? Walczył na pierwszej linii. Stryj zezwolił, jestem już dorosły. Skopię kilka katrańskich żyć. Mam 300 lat. Nie obawiasz się? A czego? Stryj uważa, że mogę, a Jarpen mnie trochę to pora poduczy. Rozpieprzę parę ugów, nie wiem, ile ma lat, ale jeszcze padło hasło, jestem już dorosły, nie? Powiedział chłop z taką brodą. Twardziel z ciebie. Cecil musi być z ciebie dumny. Wychował mnie na porządnego krasnoluda. Wstydu mu nie przyniosę. Inaczej złoi mnie dębowym drągiem. Tak powiedział. Aha. Sprawdzimy się na rękę. Zmierzysz się ze mną na rękę? Czemu nie? Chętnie bym to sprawdził. No, bo nie tak prędko. Mam swoje zasady. Zmierzę się z tobą, jak rozłożysz Jarpena. Aha. Wcześniej jakiś silniejszy jest. Dobrze. Rozumiem to. Dobra. No to tak czy siak mamy gdzieś tam zaklepane. Czy my tu możemy coś przygrzebać? Pewnie nie. To jest jakaś skrzyneczka. Gdzie? To tam obok tego, o tu. Ale nie świeci się. Przechowaj lub odbierz. A, masz swoją skrzyneczkę. No to tego, jak z Roszem grałem, to nie było.
No widzisz. Szyneczki niepokoju. Jak już tu jesteśmy, to możemy popatrzeć troszkę po cudzych włościach. Czy ktoś tu przechował swoje rzeczy? Schowaj to. Geralt, cholero. Pokaż mi swoje towary. Pusto. Nie ma nic. Będę dźwigać twoje ciężary. Będę dźwigać twoje brzemię. Co tam masz? Wymienimy się? Boże, jak to smutno. Tu nikt nic nie ma. To są krasnoludy. Oni chowają wszystko w kopalniach. Na pewno. Kaczma kodzioł. Dobrze. Ale tu możemy się pobić. O, chodźmy się bić. Od kiedy to szlachta bije się z chłopami? Ano takie czasy. Saskia traktuje chłopstwo na równi z nami. Tyle, że jak się raz psa na pokoje wpuści, nigdy już nie będzie chciał spać w budzie. Nie mnie to osądzać. Grunt, że na walkach można nieźle zarobić. Jakie są reguły? Każdy zawodnik wpłaca swoją stawkę. Im więcej wygrał walk, tym jest większa. Chcecie z kimś walczyć, musicie wyłożyć monetę. Wygrany bierze część, reszta idzie na zakłady, które rozliczam ja. Wygrywa ten, który okaże się lepszy w dwóch rundach, no to co, albo bijemy, zwali nie? przeciwnika z nóg. Na full bierzesz? Poproszę o dobrego przeciwnika. Na początek zmierzycie się z nowicjuszem. Stawajcie. Wpierw pokażcie jednak pieniądze. Nie, małe te stawki. W takim razie otwieram zakłady. Trójce było więcej. Ciekawe, czy jest to coś, jakiś inny przycisk, czy tylko na wsadzie znowu. A, bo ja nie to wcisnęłam. No. No, ale to i tak wygramy. Nie macaj go, tylko ostro! No i hopa, dobranoc. No, w zasadzie jest. No. Było na co popatrzeć. A jak jest na to, no nie się. Walka. Gratuluję wygranej. Tak samo chyba, tylko szybciej na przykład znikają. Tak samo jak wasza stawka. Gotów na następną walkę? Jasne, że tak. Poproszę o godnego przeciwnika. Im lepszy przeciwnik, tym lepsza walka. Im lepsza walka, tym wyższa stawka. A wyższa stawka, to większa wygrana. W takim razie tak otwieram zakłady. Walgiec oczy! Nie macaj go, tylko ostro! Nie macaj go, tylko ostro! Wreszcie ktoś, kto nie macha łapami jak cepem. Pula trafia w wasze ręce. Wasza pozycja rośnie, panie. Tak samo jak wasza stawka. Gotów na następną Gotów walkę. Na następną walkę? Pewnie. Poproszę o godnego przeciwnika. Może powtarzasz się, Geralt. To najsilniejszy chłop, jakiego znam. Zaorał niejednego konia przy pół. Zaorał niejednego konia. A na walkach to chrapał się takiego majątku, że nie szlachcic może pozazdrościć. Wykładajcie dole na stół. Potem może być już za późno. Łe. Myślę, że to będzie. Ja też. Otwieram zakłady. No tak, porównuje się, że konia przyorał. Fajne jest to, że oni też, oj, błąd zrobiłam, że oni wyglądają inaczej ci przeciwnicy, że to nie jest tak, że boisz się ciągle z tym samym, nie? Nie macaj go, tylko ostro! No i dobranoc. Nie po oczach! Przepiękna walka. Gratuluję wygranej. Cudowny pokaz siły, precyzji i zwinności. Wygląda na to, że nie ma już chętnych na walkę z nowym mistrzem. Nie chcą się I z nami tu bić. Się grubo mylicie. Rycerz Silgrad. Jam jest. Jam jest. Zawsze mówiliście, że takie pojedynki to zwykła farsa dla prostaków. Prawdziwy rycerz potyka się z drugim rycerzem w znakomitym otoczeniu mężów i dam.
Wyzywam cię, Wiedźmin! Wyzywam cię, Wiedźmin! Tak. Nigdy nie zapomnę tego, co na turniejach wyczynił Selkirk. Mój brat miał wiele okazji, dobra, nie żeby udowodnić swoją wielkość. Niestety świat schodzi na psy. I dziś, żeby rycerz dowiódł męstwa, musi się mierzyć z pospólstwem. Ale widzę, że jest między wami Wiedźmin. Niejaki to dla mnie ród, ale kunszt rycerski zadowalający. No, może kiedy padnie u moich stóp, przekonacie się, że nie jestem jeno bratem Selkirka. Boże, jakie oni mają imiona trudne do wymówienia w ogóle. Strach Wiedźminu. Wyzywam cię, Wiedźminie. Stawiam dwie sakwy złota. I wierzaj mi, że Silgrad byle chama na pojedynek nie pozywa. Dobrze, nie jesteśmy byle chamem. Chcesz dowieść, że jesteś równy swojemu bratu? To pokaż, co potrafisz. Stawaj! Tak, ręce przygotuj. No, palce mi się spociły. I zdyńki go. Nie macaj go, tylko ostro! Jaja go! Jaja! Jeszcze? Rycerz to jest, to musi się postarać. No, no. I już. Tyle, że po prostu więcej było tych, ale chyba... Dobij mnie! Nie jestem mordercą, walczyliśmy na pięści. Lepiej mi było zginąć z twoich rąk. O, to był uczciwy pojedynek, sam tego chciałeś. Zrujnowałeś moją reputację. Dałem ci popysku i wygrałem dużo pieniędzy. Twoja reputacja mnie nie obchodzi. Jeszcze się spotkamy. Silgrad nie zapomina z niewag. No, jeszcze nam grozi. Gratuluję zwycięzcom, dziękuję pokonanym. Wiedźminie... Pokazałeś mistrzowski kunszt. Walka z tobą to zaszczyt. Dobrze policzył, żeby teraz... się pokonać, nie? No. Rozliczymy pulę. Nie, tak, to złota było, tak? Nie ma tego. No, taka ciekawa, ile jest w jednej sakwie, nie? Jeśli pokażę? Nie. Ej, no. Ej, mieliśmy 1500, to gdzieś powinno być napisane. Jest 1700, no to chyba... Mało. Myśmy wygrali, nie wiem ile, ale... Mało kasy. Dobrze, jest, nie marudźmy. I tak nie masz co robić z tą kasą. No nie, bo nic nie kupuję, tylko ciągle sprzedaję. Myślałem, że mam w piwnicy bazyliska, a to moja stara po węgierze. Co? Słyszałeś to? Nie, czy czytałeś? Myślałem, że mam w piwnicy bazyliska, to moja stara po węgierze. Uwielbiam te ich hasła. Sporo się u nas dzieje. Ano! Mamy dziewicę smokobójczynię, zapatrzone w ową dziewicę wiewiórki, rozpolitykowanych chłopów, wiedźmy i wiedźmina, a na dodatek gapiów, którzy oglądają te menażerie. Cóż, życzę rychłego powrotu do normalności. Chyba o tobie słyszałem losy królestw. Prawda. Przepraszam, czy tu ktoś nie będzie miał dla nas jakieś zadania, nie? Hej, hej. Kup se klej. Ten je niewidzialną zupę. A to nie, to jest ten sam, który nas tu przyprowadził, to nie. Karcz masz? Interesy czy odpoczynek? Odpoczynek. I zakupy. A, to zapraszam. Czym mogę służyć? Pohandlujmy. Chciałam się wysprzedać. Czekaj, gdzieś tu było coś takiego jak rupiecie. I pułapki. Czekaj, bronie dystansowe też z nich nie korzystam. Też sprzedaję zawsze i pułapki były do sprzedania. Aż dwa. Petarda, kartacz. Nie sprzedawaj tego. Ja też z tego nie korzystam. Ty, no dobra. To idźmy na spotkanie w takim razie. Nie ma żadnej... O, tutaj weź, zobacz. Tablica. No, tablice. Tablice są te. Weź. Ej, tu był ufoludek, widziałeś no, to? O, jest nowe. Ej, oni mają ufoludka w czasach Wiedźmina. Ale no. Czad. Jeszcze raz? Dobrze. Te zadania poboczne to ja sobie zrobię znowu poza nagraniem, podejrzewam. Tajemniczy kupiec, o, też tu jest. Skubaniutki. Gdzie będziemy mieli iść? Bo znacznik, czekaj na rozwój wypadku. Serio? No halo.
Może zadania poboczne zacznij, może. No, patrzę na mapę w ogóle, bo gdzieś musi być woda. Chciałam ten statek znaleźć. Ale, też ale na razie nie możemy miasto, stąd wyjść i tak, i tak. Poza miastem też jest, wiesz, okolice no, są. Do zadania, co my mamy? Rachunki do wyrównania. A dobra, czyli tutaj jest, że mamy czekać na jego... No, rachunki do wyrównania. No tamten, co nam groził po bitwie. Czemu te mamy niezaliczone? No bo jest w trakcie jeszcze, no przecież tyś nie znalazłaś, tak? No ale myślałam, że wiesz, że jak akt pierwszy się skończył, to one będą zatwierdzone. I ty masz już ten statku, na rękę. Ten wspomnienia. Tak, ale to jest to. No to jest po prostu posegregowane, wie, że to jest aktu pierwszego pewnie na tego. Aha. Tak, to gdzieś tu musi być to. Patrz, nie zrobiłaś kilku zadań. No bo to o pokerze było. I narastaje Wronorosz. Tak, a tuż nie wybrał. Nasz bohater zdecydował się na współpracę z Jorvetem. No, widzisz? A to była rzeka tajemnic? Nie. Nie, no to. Powrót. No to. To jest to, ten statku? Nie, to jest, nie. To jest o Triss. Może się pojawi tutaj. No tamto to było coś o tajemniczym statku. Gdzie? Pływane w szponach zlecenia. Ciemny krąg. Rzeka tajemnic, to jest to, o. Zaliczone niby. No, ale to tutaj zaliczone, podejrzewam, jako pierwsze właśnie, bo on to ma niby wrócić jeszcze w drugim akcie. Mamy znaleźć drugi statek. Mamy zlecenie na harpie. Wyznaczyło nagrodę za przetrzebienie populacji harpii, podjął się zadania. Zwyczaje tych skrzydlatych stworów lub już to eksterminujące. Aha. Albo książkę, albo ten. I narada wojenna. W karczmie kocie okazało się całkiem przytulny. Flender, że jasny grale zgłosił się, a gdy był już gotowy, mógł ruszać na naradę wojenną. No i to mieliśmy niby teraz zrobić. No to właśnie, zaznacz. No i jest znacznik. No. Udaj się na naradę wojenną. O, kolejny jakieś blisko. Ziółko. Ziółko, pizziółko. Czy to tu jest w ogóle? Dobrze, idę. Pewnie, że nie. Tu mamy iść, nie. Nie ma znacznika. Tutaj. Tylko tam dojść. Hmm. Może tędy, dobrze, może tu jest myślisz? Jakieś przejście. No, spójrz. Nie. Ale jest dratwa. Nie kradnij. Cicho. Tu jestem, to wiesz. Ile rzeczorów. Jakaś chałupa. 15 orenów było. Nie chodź, kręc. No nie, kolejne. Pierścień srebrny. Widzisz? Aś, dorobisz kasy. No, no. W beczce też coś będzie? Było. To nie skarbi, że w beczce trzyma rzeczy. Pozdrawiam. Dobra, to nie tędy. To gdzie my możemy się udać? Można około tego dojść i na dół. Tu? No. I tam masz też jakieś przejścia w górze, niby nie? Jakieś pary, widzisz? Jakieś domki, tu. Coś tam. Faktycznie, ale... To dookoła tego przejść tutaj, o tak. Tutaj tędy przejdziesz i tu gdzieś może wejść. No, dobra, jest. No to przed chwilą żeśmy stamtąd przyszli w sumie. Bo tu była ta karczma. No, może w karczmie jest, no, prawda? Nie, karczma jest na dole, widzisz? Tutaj. Mm-hmm. Tam na górze taki się bardziej... I po świętym spokoju, co? Wiewióry, czarownicy, widzisz, tutaj wejście będzie. O, widzisz? Jak? Jakieś podziemia tu są. No nie wychodź stąd, tutaj wejdź. Wejdź w głąb jeszcze bardziej. Tutaj, o. Tu? No. No i tu będzie, no. Chyba nie. A skąd wiesz, że nie? Jaka świątynia! Ej, to jest bogini tutaj. Płodności! Nie idziesz? Dobrze cię oprowadziłem. No dobrze!
Ominęła was niezła bitka, panowie. Można było utłuc samego króla. Doszło do walki. Książę został ranny. Widzieliście magiczne zjawisko, które pojawiło się na pole bitwy. Dla wszystkich, którzy mają wątpliwości, to nie jest zwykła mgła ani jarmarczna iluzja. Najprawdopodobniej mamy do czynienia z klątwą krwi, bardzo potężnym, starym zaklęciem. Nie wiemy jeszcze, kto ją rzucił i dlaczego. Na teraz mam jedną dobrą wiadomość i kilka złych. Dobra jest taka, że Henselt i jego żołnierze zostali tymczasowo zatrzymani. A złe wieści? Obłok mgły będzie rosnąć, może nawet pochłonąć Vergen. Poza tym mogą z niej wychodzić upiory. Da się je załatwić konfesjonalnie, toporkiem przez łeb? Teoretycznie tak. Toporkiem przez łeb. Ale sugerowałbym zaopatrzyć się w posrebrzaną broń. Poza tym duchy będą słabnąć, oddalając się od mgły. Można to jakoś przegnać? Egzorcyzmować? Tym zajmę się ja i Geralt z Rivi. Królobójca. Będziemy współpracować z Filipem. Wbrew temu, co mówią baby przy studni, nie jest królobójcą. Pewnie, że nie. Muchy by nie skrzywdził. Spójrzcie w te oczęta. Od razu widać, że wrażliwiec. Za to zna się na klątwach jak mało kto. Aha. Panowie, nie wymagam od was zrozumienia tego zjawiska, ale chcę, żebyście zastosowali się do kilku zasad. Aha, zaczyna się. Nikomu nie wolno zbliżać się do mgły. To śmiertelnie niebezpieczne. Ponadto będziemy musieli się zapoznać z historią bitwy. Tutaj szczególnie liczę na pomoc pana Cecila Burdona. Jestem do usług, jaśnie panienki. Dziękuję. Do zdjęcia klątwy będziemy potrzebować przedmiotów symbolizujących wojnę, należących do poległych w bitwie przed 3 laty. Żelastwa się wala po tamtej masakrze. Więcej niż Cecil ma wszów w brodzie. Myślałem, że na klątwy to dobry jest. Myślenie zostawcie mnie, panie Zigrin. I lepiej już milczcie. Przedmioty muszą być aktywne magicznie i związane z duchami poległych. To wszystko. I żeby było jasne, każdy z was ma pomagać Filipie i Wiedźminowi. Co tam burczysz, Jarpen? No, coś mnie tam w gardle drapie. A teraz zajmijmy się bardziej przyziemnymi sprawami. Ilu mamy ludzi? Saskio, dobrze wiesz, że... Ilu? Krasnoludów jest pod 200, ale my nie w ilość idziemy. Chłopów będzie z 500. Po prawdzie ciężko ich doliczyć. Panowie? 53 rycerzy i 200 zbrojnych. Mało. Henselt ma 5000. To daje 5 na jednego. Co o tym myślicie? Mało nas, dużo ich. Ale mamy mury. Niskie, co prawda. Gdybyśmy mieli łuczników, to aha, kto wie? Byśmy mieli... Właśnie. Regiment ciężkich, leryjskich huszników. Mamy coś znacznie lepszego. Elfy Jorveta. Skojatel. No właśnie. Są łucznicy. Jest Jorvet. Jednooki Jorvet. Chuj, ciekawe widzieć kiedykolwiek, co on ma na twarzy? Nie widziałem. Panowie, Jorvet. Czego tu szukasz, morderco? 100 najlepszych łuków północy czeka na twoje rozkazy, smokobójczyni. Chcieliście strzelców, to ich macie. Nie w smak bratać mi się z elfami, ale bronić się można i kijem umazanym w łajnie. Twoim chłopcu nie brakuje ludzi, którym spalił wsie. Wolne chłopstwo to jedno, ale ścigany we wszystkich królestwach zbrodniarz? Tym razem przesadziłaś. Saskio, wystarczy słowo, a odejdziemy. Wysłuchajcie mnie! Jorvet przybył tu walczyć dla mnie. Ufam mu. Wiem, że nie zdradzi tak samo jak każdy z was. Skąd panience to wiedzieć? Dyć to elf! Zdradę ma we krwi. Od wieku z ludźmi walczy. Nie, ale po raz człowiek. Pierwszy jego walka ma sens. Skojatel nie znają nie? Umierali za Nilfgaard, za Dolinę Kwiatów, na darmo. Zdradzeni i oszukani. Teraz no mają cel. Dolina Pontaru może być pierwszym państwem, w którym żaden człowiek wychodząc za mury miejskie nie będzie obawiał się elfich strzał. A elfy i krasnoludy nie będą mieszkać w gettach i rezerwatach. Najpierw jednak musimy wygrać bitwę. Wiecie, kto na nas idzie. To świetna armia. Bitna i sprawnie dowodzona. Ich się nie da przestraszyć. Ich się nie da pokonać. Trzeba ich pozabijać. Chcę, żeby Jorvet zasiadał z nami przy tym stole. No, chcę, żeby w ogóle zabijał dla nas jak rycerze okrągłego stołu, nie? I zapewniam was. Zrobi to z uśmiechem, jeśli tylko mu pozwolicie. Jak mam zobaczyć uśmiech na tej chudej gębie... Chodzę w to! Jorvet został! Ojciec się w grobie przewracają. Ale trudno. Mus to mus. Jestem za. Przeciw. Zabiłeś moich ludzi, elfie. Pamiętasz? Gdybym ich nie zabił, oni zabiliby mnie.
No właśnie, to tak. Niech będzie. Tak, i drobny szczegół. To nie tak do końca jest, że on jest mordercą, nie? Bezdusznym. No to zdrówko, Jorwet. Jorwet nie pije. Bo strzela. Bo strzela. Co to tam, zatrute? No, tak to wygląda. Ojej. Trucizna! Ona umiera! Zanieście ją w bezpieczne miejsce i pilnujcie jak oka w głowie. Przyniosę potrzebne rzeczy i zajmę się nią. Moi najlepsi wojownicy staną na straży. Szybko, chłopy, dawajcie noszę! Oj, oj. Ciekawe, kto to, co? No, ktoś ze środka musiałby to być, nie? No. Przestała rzucać zaklęcia. Co z Saskią? Żyje? Aha. Spowolniłam jej funkcje życiowe. W tej chwili jej stan jest stabilny. Co to za trucizna? Taumador. Potocznie znany jako macierp. Ma bardzo złą sławę. Musi być jakieś antidotum. Co możemy zrobić? Proces leczenia wymaga zastosowania ziół, magii i krwi. Domyślam się, że nie chodzi o zwykłą krew. Dobrze się domyślasz. Chodzi o krew królów. Przydałby się na to. Najbliższy król znajduje się za mgłą upiorów. Źle mnie zrozumiałeś. To nie musi być król sprawujący władzę. Chodzi genotyp o genotyp zawarty w krwi. Królowie wywodzą się ze starożytnych rodów. Żeby przetrwać, władcy musieli wykazywać się niezwykłą odpornością i siłą. Dzięki temu, że rody królewskie nie wpuszczają obcej krwi, moc ich genów wciąż jest wielka. Zastosuje genetyczną terapię samoleczenia i nauczy organizm Saski sposobu na pozbycie się trucizny. Każesz jej pić ludzką krew? Wpompuje ją bezpośrednio w jej serce. O jakich ziołach mowa? Potrzebuje podziemnej odmiany naparstnicy purpurowej, zwanej przez krasnoludy nieśmiertelnikiem i elfiej róży pamięci. No. Skąd wziąć nieśmiertelnik? Rośnie głęboko pod ziemią, ale z tym nie będzie problemu. Pod Vergen jest kopalnia. W czym pomoże Saski? Macierp powoduje straszliwe zniszczenia tkanek. Nieśmiertelnik powinien je zregenerować. Czy będziemy szli do tego, do kopalni? Triss miała różę pamięci. Twierdziła, że to wyjątkowe rośliny. W dawnych czasach Ensid, którym udało się je wyhodować, byli darzeni wielkim szacunkiem. Czasy się zmieniły. Elfy też. W okolicy nie ma żadnych elfich ogrodów. Musimy wracać do Flotsam. Róże pamięci z Flotsam ma Triss. To ją trzeba odnaleźć. Czego jeszcze potrzebujesz do zabiegu? Taumador ma zdolności samopowielające. Ingerencja w skupisko zatrutych komórek wywołuje natychmiastową reakcję łańcuchową. Na miejscu jednej usuniętej zakażonej komórki pojawia się 10 nowych. Do zakłócenia tego mechanizmu będę potrzebowała nadludzkiej dawki mocy. Najlepszy byłby geniusz wody lub powietrza, albo jeden z 20 legendarnych pierścieni mocy. Aha. Jeden by wszystkie zgromadzić i w ciemności związać. A później będę na bosaka po wulkanie ganiał. Nawiązanie do wieści. Do tego. O pierścieniach. Potrzebuję dużej dawki mocy, nieważne jeden skąd. By wszystkie zgromadzić znajdź i w ciemności związać. Śmiertelnik, róża pamięci, królewska krew i magia. Brzmi jak bajka. No. W dodatku kiepska. Brakuje pocałunku królewicza. Chciałabym, żeby tak było, bo w bajkach, szczególnie tych kiepskich, wszystko dobrze się kończy. Mogę liczyć na twoją pomoc, Geralt? Możesz. Co z bitwą upiorów? Najpierw muszę sprawdzić, czy zaklęcia utrzymujące Saskię przy życiu działają prawidłowo. Potem możemy się zastanowić, jak odesłać duchy w zaświaty. W zasadzie mógłbyś się tym zająć sam. Porozmawiaj z miejscowymi o bitwie, może uda ci się coś ustalić. W takim razie ja rozejrzę się za truciciel. Ciekawa jestem, kto podłożył jej truciznę do kielicha. Myślisz, że książę Penis? Tylko Filipa Eilhart może być. Dobra, tu mamy jakąś skrzynkę. O. Dual Blade. O, no, raz sobie sprawdzimy. Ulepszenie. To jest ulepszenie. Do zbroi. A ty miałaś zbroi ulepszoną w ogóle? No nie mam. To potem sobie zrobisz. Tak będzie. Tak zrobię. Dobra, odszukaj Zoltana w karczmie.
Karczma była na dole. Podziemne życie. O, czy wiecie znalazł? Mieszkańcy Vergen. Aha. Mamy pod murami magiczną mgłę. Pełną duchu. Spokojny dzień. Dlatego niech nikomu do łba nie przyjdzie włazić do niej. Nowy etap zadania, poznać z Filipą. Zdobądź róże pamięci. Ile zadań ci się posypało? Okej, bo karczma była chyba tu na dole, nie? Czy nie? No. Tu. To przy spalonych chatach obóz rozbili. Nie są nam wrogiem. Wiedźminie, muszę z tobą porozmawiać. Aha. Mgłą i upiorami. O co chodzi? Jestem Elias z Komanda Jorvena. Mam do ciebie sprawę. Mów. Od jakiegoś czasu z Vergen znikają mężczyźni. A ostatnio zaczęliśmy znajdować ciała, więc raczej nie chodzi o dezercję. Ofiary to sami mężczyźni? Tak, ale młodzi. Ludzie i elfy. Gdzie znajdowaliście ciała? W różnych miejscach. Ale głównie w okolicach spalonej wioski, przed wąwozem prowadzącym do miasta. Okej. Okay. Chciałbym obejrzeć zwłoki. Wszyscy zostali pochowani. Gdzie? Pod kurhanem w lesie za Vergen. Ale nie powinieneś tam iść. Tak? Dlaczego? Bezczyszczenie grobów to ciężkie przestępstwo. Rodzinom zmarłych się to nie spodoba. W jakim stanie były ciała? Wyglądały paskudnie. Elf by tego nie zrobił. Człowiek chyba też nie. Nie pracuję za darmo. Nagroda cię nie ominie. Jeżeli dobrze się sprawisz, może nawet dorzucę coś oprócz Orenów. Tracimy dobrych ludzi. Zbadam sprawę. No, oczywiście, że zbadam. Ale czemu wskaźnik pokazuje mi inne miejsce? Może gdzie indziej jest jeszcze karczma jakaś. Podziemne życie. No, on stoi tam, gdzie był wcześniej. Został tutaj. Może do karczmy z nim pójdziesz, no. Może. Może ma nas zaprowadzić! No. I czekasz, staniemy za jego plecami. Ślipia jak wędle. Podnosi dłoń i. O, to jest karczma, tylko że dalej trzeba wejść, no. No, tylko w którym miejscu? To wejdź do tego karczmy. Nie, no tam wejdź, gdzie byłaś. Tu, tu? Nie, nie, tu, tam dole. To trzeba może w głąb karczmy iść, dlatego takie zaznaczone. A, może. Dobrze, spróbujemy w takim razie. Chociaż budynki są na szaro, no ale może po prostu znacznik się nie przesunął albo coś. Tak też może być. A nie, jest. I to masz łeb jednak. No to nie jest Skyrim, że pokazuje ci, wiesz, do planu drogi nie możesz wejść, nie? No. Ja ma Zoltan. Uczcić twojego rajdu we mgle. No widzę, boję się, żeby to snuszanie poszło znowu. Gdzie moje maniery? Sheldon Skars. Zaraz zrobimy. Weteran bitew z Sonden i pod Brenną. I wszystkich karczem po drodze. Starostę Vergen już poznałeś. Gadać i... Witam. Panowie, nie wiem jak wam, ale mi od tego witania w gardle zaschło. To ciekawe, bo nie powiedziałeś ani słowa. Jaskier dobrze gada. Kolejka dla wszystkich. Będziemy pić. Chętnie zwilżę gardło po podróży. Zwłaszcza w tak zacnej kompanii. A, szkoda, że nie ma z nami Kaleba Stratona. Niech mu ziemia lekką będzie. Ano, krasnolud był to zacny. Wypijmy za niego. Chluśniem, bo uśniem. Sheldon, co ty tak z tyłu zostajesz? No bo wiesz tego. Szykuje mi się dzisiaj małe hendozonko. Okay. To, to tym bardziej powinieneś wypić. Nie, nie, spróbuję zresetować kompa. Ale mi kuźka wtedy więcej jak ty ze starej baby. To se marchew przywiąż. Co cię do nas sprowadza, Geralt? Słyszeliście o sztandarze Burej Chorągwi? Potrzebuję go do zdjęcia klątwy. Sztandar leży pochowany w krypcie razem z poległymi. Gdzie jest ta krypta? Niełatwo tam trafić. Aha, i dostajemy kolejne miejsce na mapie. Za targowiskiem skręć w prawo i szukaj przejścia wydrążonego w skalę. Doprowadzicie do doliny z grobowcami i kryptami. Za targowiskiem poległych. Słyszeliście może o roślinie zwanej krasnoludzkim nieśmiertelnikiem? Czy słyszeliśmy?
A te świnie mają ciasne dupy? Boże, jakie pytanie. Nie mam bladego pojęcia, Skax. Może ty nam powiesz? To takie powiedzenie. Tylko ty tak mówisz. Czy świnie mają ciasne dupy? Ten nieśmiertelny. Jakie powiedzenie? Ciekawe skąd zna, wie. Rośnie w pobliżu złóż antracytu i glinokrzemianu. Filipa potrzebuje go do wyleczenia Saski. Rzadkie to cacko. Ale niedaleko stąd jest kopalnia. Kto wie? Ciekawe, co znajdziemy poza tą rośliną w tej kopalni. No. Daleko do tej kopalni? Gdzie tam? W samym Vergen, w górnej części. Widzę, żeście się nieźle zapalili do tej wyprawy. A nikt słowem nie wspomniał Wiedźminowi, że kopalnia zamknięta. Zamknięta, racja. Ale właśnie nadszedł czas zrobić w niej porządek. Wszelkie podziemne gówno. O czym mówicie? Nie dalej jak miesiąc temu górnicy zaczęli znikać. Otwory jakieś na dole siedzą. Mieliśmy wysłać ekipę dziarskich chłopaków, ale Saskia zarządziła, że potrzebuje wszystkich żołnierzy tutaj na górze. Zamknęliśmy szyb w obawie, że się świństwo po wsi rozlezie. Widać, przypłynęliśmy w samą porę, Geralt. Oczywiście, to by nudno nie było. Tak jest, w takiej kompanii żaden potwór nie jest straszny. A, będziemy szli całą ekipą. Idziesz z nami, czy wolisz hendożyć jakąś dupę? Ale fajnie. Hendożenie nie zając. Hendożenie nie zając. Druga tylko okazja nie prędko się trafi. Ha! Idę z wami. Spotkamy się przy wejściu do kopalni. Jej! Dobrze, ale tak swoją drogą myślę, że czas zakończyć odcinek, więc my sobie tutaj zakończymy tą część. Ja przy okazji zresetuję komputer. A, dziękuję ci za towarzystwo. Mój tydzień bije się. I do zobaczenia w kolejnej części. Pa, pa. Pa.